Hej studzie, witam wszystkich serdecznie z tej strony Helena. To jest zagrajmy w kolejny odcinek Minecrafta. Nastaje nowy piękny dzień, a my kontynuujemy naszą rozgrywkę. Jestem w tym momencie na poziomie 256, ponieważ byłam niezwykle zainteresowana, gdzie kończy się limit możliwości budowania i właśnie na tym punkcie się kończy. Więc tak, odkryłam to, bardzo się z tego powodu cieszę. Jest jeszcze noc, natomiast nie wiem, czy wy będziecie to widzieć. Tak, ale troszkę pokopałam. Jak widać, tutaj, tu, to całe, to, tu. To całe to była góra. To wszystko wykopałam. Mam w cholerę piasku i w cholerę kamienia. Więc tak, jest zarąbiście, ale mam wszystko przygotowane już i jest wiele rzeczy, które chcę bardzo zrobić. A jedną z tych rzeczy jest, ponieważ widziałam filmik, na którym ktoś skakał na łóżko, odbił się i przeżył. Jestem ciekawa, czy to prawda, czy nie. Więc tam jest moje łóżko, więc idziemy. O Jezu, o Jezu, o Jezu, o Jezu. Trafię, trafię, trafię. Fek. To było spodziewane. Mendo. Jezu, ile was tu jest? A, ja tu miałam wszystko ładnie zakopane. Tu był ogólnie piasek z plaży. Tutaj była ogólnie plaża, natomiast ja ją wykopałam i zamieniłam to na ziemię, ponieważ bardziej mi się to podoba estetycznie. Powiększyłam farmę żywności, mamy dużo jedzenia. Od ostatniego odcinka. Od ostatniego odcinka jest tu. Tam byli ludzie, znaczy moby, te, które przychodzą i atakują. Natomiast widzę, że zniknęli. Ale w tamtym odcinku skończyłam na samym kopaniu tutaj. Natomiast weszłam do kopalni mojej, ponieważ bardzo chciałam grać i ten. O, I have arrow in the knee. Ponieważ bardzo chciałam grać. Natomiast problem polegał na tym, iż nie chciałam nic za bardzo budować bez odcinka, zwłaszcza, że nie mówiłam, co bym chciała wybudować. Mam po prostu tylko i wyłącznie plany. Przeniosłam moje kurczaki tutaj i mam ich już sporo. Tak samo mam tutaj owce. Troszkę ich namnożyłam. Podzieliłam je w takie grupy po cztery, ponieważ chcę zrobić różnokolorowe owce. Ponieważ podejrzewam, że w przyszłości będą mi potrzebne różne kolory wełny, a tak będzie po prostu najprościej się nimi zająć i je podzielić i w ogóle. Tak. Więc to mam zrobione, to mam zrobione. Tutaj już mam wydzielony plan na mój dom, na moją posiadłość. Natomiast potrzebuję do niego, tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, ciemnego drewna, ponieważ mi się po prostu bardzo podoba. Tutaj będę mieć skład, już jest plan wydzielony. Nie jest on zbyt duży, nie uważam, że potrzebny mi jest wiele większy. I myślę, że taki zostanie. Skład możemy zbudować sobie od razu. Co chcę jeszcze zrobić? Tutaj, w tej zagrodzie, chcę mieć krowy. Jest ona największa ze wszystkich zagród, ponieważ chcę mieć bardzo dużo krów, bo będzie mi potrzebna skóra na książki i w ogóle na jedzenie. Tutaj będę mieć prosiaki. Prosiaki głównie na jedzenie. O owcach już mówiłam, o tym mówiłam. Ziemniaki mam, więc możemy iść i po krowy, i po świnie. Myślę w tym odcinku. Jezu, jak ja mam dużo jajek. Okej. Przestań zbierać jajka w tym momencie. Co sobie teraz zrobimy? Aha, mam jeszcze plany na różne rzeczy. Tutaj jest bardzo fajny płaski kawałek terenu i tutaj chcę wybudować drzewo wielkie. Drzewo, serce lasu po prostu, które będzie ogromne i na którego szczyt będę się mogła wspiąć. Więc taki jest mój plan. To wieżę muszę rozwalić. Jaki mam jeszcze plan? Mam jeszcze plan. Chcę na tamtej górze stworzyć wodospad i będę też mieć plan zrobienia farmy grzybów. Tak. Co zrobimy w odcinku i co będziecie widzieć, to zależy od czasu odcinka. Natomiast
Natomiast zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. To jest po prostu przepiękne. Może zacznijmy od zbudowania rzeczy najważniejszych. Potrzebujemy tak. Potrzebujemy zbroi, potrzebujemy tarczy. Na pewno zbudować. I podczas moich wypraw kopalnianych znalazłam parę fajnych rzeczy, ale do tego przejdziemy zaraz. Najpierw pozbierałam trochę rzeczy. Dość dużo, niż trochę więcej niż trochę. Tak, zacznijmy od tego. Raz. Tak? Nie tak, tak. Na tarczę. Będziemy wracać do domu tylko i wyłącznie na tarczy, nie z tarczą. Jest chyba jeszcze możliwość... O! Patyczek i wełna. Dobrze, ja tu powinnam mieć jeszcze trochę wełny. A, sorry. Co niechcący. To jest... Tak? Banner? White Shield. Wiem, że możemy jej nadać różne kolory, ale... Myślę, że nie ma potrzeby w tym momencie. Zobaczmy, jak wyglądamy. Wyglądamy przecudnie. Co prawda nasz symbol słońca jest niewidoczny, co mnie bardzo smuci, ale i tak jest w porządku. Aha, walczyłam jeszcze z jakimiś chyba fantomami, jak tutaj rozkopywałam. Nie wiem, czym są te stworzenia. Były bardzo, bardzo dziwne, przestraszyły mnie. Walczyłam z nimi parę razy już, co mnie bardzo zaskakuje. Okej. Okay. Weźmy ziemniaki w tym momencie, weźmy zboże. I udajmy się po krowy i po świnie. Jeden prosiak i tam jest drugi prosiak. Zarąbiście. Dwa prosiaki to wystarczająco, żeby rozpocząć naszą hodowlę. A, świetnie. Ja zapomniałam w ogóle zabrać pod ze sobą, tak? No dobrze. Jak wyjdą... Szczerze, myślałam, żeby cię zabić, jak dorośniesz, ale chyba cię zostawię. Są tam dwie sinki? Są tam dwie sinki, dobra. Cyk, cyk. Już zacznijmy je rozmnażać. Co? A! Żaden nie opuścił kości, szkoda. Dobra, chodźmy po krowy. Gdzie były krowy? Tam były krowy. A fyk! Cholera jasna. Zapomniałam, że tu jest lawa. Okej, tu jest jedna krowa. A tu gdzieś była jeszcze druga krowa. Zabiorę was do pięknego miejsca, które przygotowałam specjalnie dla was, które będzie bezpieczne i w którym nie będziecie się musiały niczym martwić. Jedyne, co będziecie musiały robić, to po prostu żyć szczęśliwie i nie przejmować się niczym. Zapraszam, zapraszam. Bardzo ładnie. Okej, okay, więc mamy już załatwione... Mamy już załatwione wszystkie zwierzaki. Przekazałam już wam moje plany na przyszłość. Ale w tym odcinku, bardziej niż cokolwiek, zamierzam się udać na jakieś fajne poszukiwania wszystkiego, bo mnie strasznie korci przez cały czas, żeby się gdzieś udać, poszukać jakiegoś nieodkrytego terenu. Aha, jeszcze jedna rzecz. O, to akurat wam pokażę, poczekamy do zmierzchu i wyruszę o świcie. To co mówiłam, tak, że dużo czasu spędziłam w kopalni. Znaczy, mam dwie jaskinie całe przejrzane. Znalazłam Mineshaft. Tylko nie pamiętam, gdzie on jest. Znalazłam dużo diamentów. Tu jest w cholerę diamentów, tak jak mówiłam. Tutaj jest taki pojedynczy diament mi się trafił. Proszę bardzo.
po prostu jak w przyszłości będę potrzebować diamentów, to po prostu przyjdę z enchantowanym kilofem, je wszystkie ładnie wykopię i będę mieć ich w cholerę. To nie jest jedyne miejsce, w którym mam diamenty. Jest jeszcze parę miejsc, chyba dwa. Ale tak jak mówiłam, wykopię je w przyszłości. Księżyc nawił. Cudownie. Idziemy spać. Dorobiłam sobie chleba, mam zbudowany kompas. Więc bierzmy nogi za pas i ruszajmy w podróż. Dobra. Gdzie popłyniemy? Jak tam jest wschód, tam jest zachód, to tam będzie południe. To płyniemy na południe. I zobaczymy, gdzie to płyniemy. To jest... wow. Czy ja chcę się po niej przejść? No korci mnie. Korci. Krowy. Zarąbiście. Kurde, fajnie tu. Szczerze, nie chciałabym mieszkać w takim miejscu. W sensie, chodzi mi w Minecrafcie, nie chciałabym, żeby to był mój spawn. To jest moim zdaniem bardzo złe miejsce na spawn. Niby jest blisko do oceanu, ale jest tutaj w cholerę gór i w cholerę łażenia. Jeszcze patrząc na to, co ja zrobiłam ze swoją fragmentem świata, to żeby to wszystko zrównać z poziomem morza. O Jezus Maria. Au. To mi się zawsze podobało w Minecrafcie, że chmury po prostu przelatują przez obiekty. To jest fizyka minecraftowa, tak? Właśnie to, o czym mówię, fizyka minecraftowa. Mamy bagno, ale zajebiście. To bardzo blisko. Super. Bardzo się cieszę. Są tu slajmy. Bardzo mi na slajmach zależy. A zapomniałam, że po tym się wspinać można. Fajne. Au. Czy to jest pumpkin? Pumpkin! Zajebiście. Szukam slime'ów. O, lis. A co to? Au. Jest jakaś chata rybacka? Czy co? Czy tam coś jest? No coś jest. A, oddawaj. Co się stało? Czarownica to nędzę. Czekaj, bo jak kilo w te. Będę cholera małpa. Poczekaj tylko chwilę. Kotek! I to czarny kotek! Ja miałam wędkę zrobić, cholera! Ua. Czy ta wiedźma zabiła tego biednego... Gdzie jest mój kilo? Straciłam kilo. Żegnaj. Okej, okay, redstone mi zostawiła. Wiedźma. Będa jedna. Tutaj jest mój kilof. Masz tu coś fajnego? Nie? W sumie to będzie mój domek na nocy. Cudnie. Mam łóżko na nasze podróże. Zarąbiście. Chodźmy dalej na północ. Kiedyś, dawno temu, jak jeszcze grałam w Minecrafta, to zbudowałam sobie domek przy takim kanionie. Ilość razy, ile do niego wpadłam, to jest po prostu... przerażające. Slime! Szukałam cię. Hej! Te małe mnie nie mogą skrzywdzić. Hehe, nie mogą. I tak go zabiję. Cudnie. O! Ha!
Nie spodziewałam się, że tak szybko znajdę te drzewa. Naprawdę. Jezu, jaki wielki grzyb. Jego też zetniemy. A potem jeszcze trochę popodróżujemy. Jezu. Czy to jest na 6 grubości? No. To też. Ech. Cały las mi się trafił, naprawdę. Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. Dobra, poczekajmy, aż to wszystko opadnie. Żeby pozbierać... Przede wszystkim saplingi. Jakie to satysfakcjonujące. Zrobiłam to tylko i wyłącznie ze względu na to, jakie to satysfakcjonujące. Nie mogę? Czy żeby było za jasno? Możliwe. Bardzo bym chciała te kostki zabrać. Nawet drania nie zauważyłam. Gdzie jest moja budka? Halo? No nic. Co? Co to ma znaczyć? Przepraszam bardzo. To jest jakieś zaczarowane miejsce. Idę stąd. Aha, po prostu gra przylagowała, tak? Jak się od czasu do czasu zdarza. Lasy glasty. Hej, może znajdziemy psa? Fajnie by było. Imponujące są te góry. Co to jest? Wioska? Ej ty, to wioska! Ale zarąbiście. Pierwsza wioska na tym sejwie. Dzień dobry. Dostałam miolkę. Jest tutaj coś więcej niż jeden dom? Na przykład jakiś... ludek albo dwoje? Zabiorę wam pompkiny, za to, że was nie ma. A ciebie dlaczego nie mogę zerwać? A, bo ty jesteś tą śmieszną. Tą lanternową. Proszę bardzo, niech tutaj będzie. A, fek! O, tu jest jeszcze. Już rozumiem, że tamto to jest taki jeden dom na odludziu, co? A tu są dzieci! Jezus Maria, myślałam, że to takie malutki. Ponoć pod tymi rzeczami są schowane skarby. Gówno, prawda, ktoś kłamał. A! Co to? Sweet berries. Mogę to zasadzić? Mogę! Okej. Są tu jakieś skrzynie? Dzień dobry. Clay i bricks. Mason. Okej. A to jest... Są schody do czyjego domu? Już chyba koniec tej pięknej mojej wioski. W ogóle właśnie sobie teraz uświadomiłam, że podczas walki z wiedźmą ja mam tutaj wiadro mleka i zamiast wypić mleko, to ja czekałam, aż trucizna przestanie działać. Naprawdę. Idziemy w dobrą stronę? Chyba tak. Czyli... Nie, szłam w złą stronę. Musimy iść w tamtą stronę. Się nerwowo zrobiło, przynajmniej dla mnie. Nie wiem jak dla was. Uwielbiam robić takie rzeczy. Nie! Powinnam przestać tak biegać. To nie jest ani trochę bezpieczne. Już wpadłam do lawy. Dziękuję. Kolejna wioska, zajebiście. Trochę większa. Większa niż tamta. Więc zobaczymy, co w niej jest. Tak sporo większa niż poprzednia. Nic.
Tutaj widzę, jest jakiś farmer. Chcesz coś ode mnie kupić? Beetroot? A. Nie mam beetroota. Potato books. Potato bym ci zabrała. Chociaż mam w domu niepotrzebne mi. Tylko by mi miejsce zawadzały. Kuń! Macie tu siodło? A mogę zrobić siodło dla konia? To jest pytanie. No. To się mogło niefajnie skończyć. Wow, jak ładnie. O, pali się. Ale wow, jak ładnie. Może wpakuję się z tym wszystkim komuś do domu. To by był niebyle jaki pomysł. Wpakujmy się komuś do domu. Na przykład wam. Znaczy tobie. To by było tak. Tak? Nie tak. A być może tak? Nie tak? To jak? A, to jest z tych, ze stringów. No nic tam. Chodźmy w takim razie dalej. Miejmy nadzieję, że uda mi się opolować jakieś pająki i że będę mogła po ciebie wrócić. Nie chcę jajek. Mam w domu w cholerę jajek. Zaczęło się od dwóch kurczaków, mam teraz całe stado. A! Parkour! Hehehe. Króliczek? Króliczek! Już pierwszy widzę króliczka w Minecrafcie. Słodki. Fizyka. Czyżbym znalazła dżunglę? No, proszę, wystarczy, że będziemy wyjątkowo uparci. Dżungla, cudownie. O, tutaj gdzieś powinien być ten w takim razie. Arbus. Co to jest? Kakao. Bambus. Ten i... Nie wiem, white wool. Walmy. Ach, cholera, coś kliknęłam. Tak. Au. Co się stało? Przepraszam bardzo. A. Okej. Dotarliśmy do świata bambusa. Mogę się po nich wspinać? Nie. Czy bambus mogę zasadzić? Mogę. Osadzimy u siebie w domu. Czy to nie o to chodzi w Minecrafcie? Żeby wszystko posadzić obok siebie w domu? Pytanie, czy mogę zjeść bambus? Nie. Tygrys. Podejrzewam, że mogłabym cię oswoić, gdybym miała surowe ryby. A do tego potrzebuję wędki, którą miałam zrobić na samym początku, ale o czym oczywiście zapomniałam. Wow, wielka ta dżungla. Fizyka. O, keyboard. Hello, keyboard. Nie mam nasion. Zostaniesz tutaj do końca życia. O, kolejny ocean. Cudownie. Bardzo bym chciała znaleźć tutaj melona, ale nie natrafiłam na żadnego. Gigantyczna ta dżungla. A cóż to? Zatopiony statek. Były treasure map. Cudownie. Nie mam pojęcia, w którą tu stronę. Zabierzmy książki. Okej.
No właśnie. Marchew. Marchew zawsze. Gunpowder też by się przydał. A fek. Fek, 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 fek. Wypływaj, wypływaj. Uch. Skarby zazwyczaj schowane są gdzieś niedaleko. No właśnie. O, żółw. Dokładnie tutaj pode mną, co? A fek. A fek. Niepotrzebne to było. To jest gdzieś tutaj, raczej na pewno. Jestem dosłownie niby nad tym, nie? A fek. To raczej na pewno nie tu. Tu jest! Cholera jest. A fek. O, wow. Okej. Okay. Jednak było warto. Co w takim razie zostawiamy? Piasek mi się przyda do wyjścia. Mapę mogę zostawić. Gdzie jest mapa? Miecz bym też wzięła, ale tak może niekoniecznie. Okej, okay. Skarb mamy ogarnięty. A pójdźmy dalej. Co mi tam? O, tu jest powietrze. Dobra, tam jest. Okej. Okay. Emerald. Mapa skarbów. Czy to tutaj? Gdzieś? O! Jak mi się ładnie łóżko ustawiło. Akurat na zachód słońca. U! Niekoniecznie za tym płynęłam, ale... Dobrze, że to znalazłam. Tak jak mówiłam, wywalamy Shearsy. To gdzieś tu. Płynęłam całą wysepkę dookoła tylko po to, żeby się zorientować, że to jest z tej strony. Cholera jasna. Dokładnie pode mną. O! No proszę bardzo. Diamonty! Zarąbiście. Pytanie, czy ja chcę płynąć dalej? Mam cały ekwipunek zawalony. Mieliśmy dwa diamenty, dużo złota, dwa fajne drzewa, pumpkiny, melony. Mamy dużo rzeczy, więc wracajmy do domu. Najwyższy czas. O, skoro tu jesteśmy, sprawdźmy. Okej, okay, jesteśmy na 4, 6, 1, 8. No powiedz, tam byliśmy trochę dalej, więc powiedzmy, że byliśmy na 4, 6, 20, nie? Powiedzmy. Bo byliśmy chyba z 50 albo setkę przynajmniej dalej. Zobaczmy, jak daleko nas wywiało od domu. Tam jest kolejny zatopiony statek? Na serio? Mam nadzieję, że to tylko moja wyobraźnia. Uhuhuhuhu. Widziałam odcinek u PewDiePie'a z tymi bomberkami, już się nie będę. Nie zamierzam się wychylać. No tak, o Jezu, tu jest cały statek taki wielki, zatopiony. Ale zajebisty. Okej, zobaczmy, co tu jest. Wheat. Średnio mi to do czegokolwiek. Ty! Haha! Okej, tyk.
Papiernie. Już tutaj. A tu jest mapa skarbów. Gdzie ja bym ją wsadziła? W sumie to ten Whit mi jest niepotrzebny. No. Zamiast Whitu. Mogę się tutaj zawsze w każdej chwili wrócić po ten Whit. Chociaż on mi jest niepotrzebny, naprawdę, bo... W naszym domu mam bardzo dużo. Dokładnie podobno. O, proszę. O, proszę! Kurde! O Jezu, co mapa to lepszy lód, naprawdę. No dobra, to zbieramy. Tak. Ty zostajesz, na pewno. I na pewno zbieram TNT. Nie ma bata. A, fek. Fizyka. Au. Mam przyjacielu! Nie sądziłam, że mi się uda. Ale dobra. Lecisz za mną? Znaczy... Postaraj się. Czy z ptakami jest tak samo jak... Au. Z psami, że one się spawnują przy tobie? Czy on będzie po prostu leciał w moją stronę? Powiedzmy. Au. 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 Chyba zgubiłam mojego przyjaciela. Mówi się trudno. Au. Czy to jest wilk, to jest wilk. A nie mam kości. Cholera. O, to jest wioska. To jest ta wioska? Tak, to jest ta wioska. Au. Obronię was. Tak. Jak ja się cieszę, że już... Że nagrałam odcinek z wami, ponieważ mogę założyć... W tym momencie... Zbroję i po prostu ganiać w zbroi. A nie tak jak wcześniej. Bez zbroi co chwilę padałam. Jezu, ile was tu? Bardzo ładnie. Pożyczmy łóżko znowu. Ty masz bicy. Bitruty. No to jedno mleko z ciężkim sercem, ale jednak. No dobra, mamy bitruta, to jest najważniejsze. Mamy już chyba wszystkie możliwe do posadzenia rzeczy. Marchew, bitrut, ziemniak, zboże, pumpkin i melon. No. Au. Czy to jest kolejny zatopiony statek? Tak. Chyba się muszę cofnąć. W tamtą stronę? Okej, ale tam? Gdzie to kurde jest? Chyba tam. Nie o to jak przyjąć najpierw kompletnie złą stronę. Tak, w tą stronę. Okej, to ta wysepka. Lederal mnie nie kręci, a cała reszta mnie bardzo kręci. 30 emeraldów ze skarbów samych. Jezus Maria. O, naprawdę. Kolejny? Cholera jasna.
Nie mogę tego tak odpuścić, no. Tego nie chcę, po tej tosów nie chcę. W sumie dawaj, jak tu już jestem. Nie ma tutaj skarbu? Nie we wszystkich statkach są skarby. Znaczy mapy skarbów. To chyba jeden z tych, co nie ma mapy skarbów. Miałam nadzieję na więcej emeraldów, cholercia. Jeszcze raz się upewniły, bo może ominęłam, później zobaczę na nagraniu i będę pamiętać, jak tu wrócić. No nie ma, tu jest tylko papier. Czy ja chcę zabrać ten papier? To jest pytanie. I za co bym ja mogła zabrać ten papier? W sumie za którąś rybę. Sama je wyłowię pewnie. Ich będzie. Zabierzmy papier. Pytanie. Nie, moja papuga dalej do mnie nie wróciła. Szkoda. U, tu są konie. A ja dalej nie mam siodła. Jesteś ładny. Macie moją kurtynę! Ale jesteś piękny. Szczerze wolałabym najbardziej czarnego. Au. 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 No to by było nieprzyjemne, au. No i proszę, w końcu dotarliśmy do domu. W końcu jesteśmy w domu. Nareszcie. To łóżko trafia tu. Ono jest łóżkiem na podróże. Okej. Okay. Po pierwsze i przede wszystkim. Minus 85. Słucham bardzo. Czyli to jest 4620 plus 85. Czyli byliśmy ponad 4700 bloków od domu. Daleko. Bardzo daleko. Dobra, posegregujmy wszystkie rzeczy. Okej, okay, do spania u siebie. Na swoim kwadracie. U Jezu, cholera jasna. Bardzo nie chcę, żebyś mi tu wybił. Oraz któryś. Potrzebuję lepszy miecz. Najlepiej diamentowy, zenchantowany. Tyk. Poczułam się trochę zapewnie. Myślę, że to sobie rozszerzę, powiększę. Tutaj, dotąd. I przesunę sobie to wszystko w prawo. A tutaj sobie porobię farmy. No, ale to zrobię między odcinkami. W kolejnym odcinku zajęłabym się budową domu i budową tego. Między odcinkami może też bym poszła gdzieś w jakąś inną stronę ogarniać. Może bym znalazła te śmieszne krzywe drzewa, które też mi się podobają. Myślę, że tutaj te wszystkie drzewa postaram się wyciąć i posadzę najpierw tutaj najpierw dżunglę, a później tutaj te Dark Oak. Mhm, mam dużo do zrobienia, ale najpierw, przede wszystkim, teraz chcę zrobić jedną rzecz. Tak, potrzebuję bodajże flinta, potrzebuję patyki. Nie mam zwykłych patyków. Pięknie to. Tak, i to było tak, tak i tak. Nie, jak był fishing rod? Tak, bez flinta. Okej. Okay. No to mamy fishing. Fishing rod. Jak się łowi? Thank you.
Zajebiście. No ale dobra. Będę sobie łowić w międzyczasie. A w tym odcinku myślę, że to by było na tyle. Dość dużo żeśmy sobie ogarnęli. Przynajmniej ja. Jestem bardzo zadowolona z wyprawy. I bardzo zadowolona z osiągnięć. I cóż. W tym odcinku to by było na... A, oddawaj mi to. W tym odcinku to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Fek, to jest takie dezorientujące. Ja się z wami żegnam i do kolejnego odcinka, w którym będziemy się zabierać za budowanie wszystkiego. A na razie to by było na tyle. Dziękuję i do usłyszenia ponownie. Na razie.